Witam wszystkich z tej strony Polski Demon, a oto 15 odcinek serii Zagrałem Thief. Nie grałem w tą grę sporo czasu, ponieważ no nie miałem czasu. Akurat się tak zrymowało, nie chciałem. I nie pamiętam tak naprawdę, co się w niej działo. Wiem tylko, że robiliśmy poboczne misje. I teraz mamy tak, zrzucić krtanie Ktorowi. No to dobra, pamiętam, tutaj ostatnią misję zakończyłem. W sumie tak jak zawsze. Teraz musimy oddać tą krtań. Ale z tego co pamiętam, to jeszcze mieliśmy... Tak, właśnie jedno zadanie, które zostawiłem, bo nie wiedziałem jak zrobić. To się zadanie zabiorę i zobaczę, czy teraz z nim podołam. A później będziemy mogli się zabrać za główną misję. No musiał też się do przycisków trochę przyzwyczaić. Z powrotem. Jak to się schodziło? Mogę jakoś po linie, czy muszę tędy... To oknem musiałem, z tego co pamiętam. Ciągle mówię z tego co pamiętam. W każdym razie... Chciałbym się zabrać za tą główną misję. Bo już sporo czasu właśnie spędziłem na tych pobocznych misjach i już mi się trochę znudziły. A szczególnie ta kolejna, którą właśnie teraz będziemy robić, bo nawet nie wiem co w niej zrobić. Cały czas rzymuję. Albo po prostu powtarzam się, nie wiem. Nieważne. No dobra, mamy 100... Prawie bym spadł. Mamy 100 metrów do tej misji. Prośba damy. Z jakimś tam duchem było to związane, ale nie wiem naprawdę co zrobić. Nie ma tu kogoś dookoła? Jezus. Nie wiem jak to robię. A tam kolejny. Kurde. Dobra, zeskocz. Dobra. Czuję, że mi nie pójdzie za dobrze, bo nie pamiętam naprawdę przycisków do końca. A tu sporo strażników. A dobra. Poszli. Jeden tędy, drugi tamtędy. Poczekajmy, niech on sobie wróci. I możemy się tam udać. Tędy bym mógł nawet. Ale dobra, pójdziemy tędy. Okej. Tu już raczej nie powinno nikogo być. Did you scope it out? The Watch City Council building? Sure did. Security's tight. Okej, i tędy, tak jak zawsze. Szybciutko. Naprawdę się nie mogę doczekać, aż zacznę już tą główną misję, bo w ostatnim odcinku trochę nudno gadałem i w ogóle tak naprawdę nie wiedziałem co powiedzieć, bo... Co można powiedzieć jak się gra w taką grę, kurde, z godzinę i nic się nie dzieje, tylko się zabiera łup i ten na okrągło. Zostawiłem po prostu za dużo tych pobocznych misji na jeden raz. One właśnie takie są. Choć to poboczne misje, no to nie ma się czego spodziewać. Jeszcze żebym mnie tu nie zauważył. Mhm, on tu wraca. Niech się obróci. Może mnie tam usłyszał, ale zanim zdąży pomyśleć co tam się dzieje, to już mnie nie będzie. Co? O-o. Tych to ja nie ten. O-o. Nie pomyślałem, że tu będą. Którędy on przyjdzie? Bo nie jestem tu jakoś schowany. Okej, chyba wrócili na straż. To mi się wydaje. Żeby tu nie było kogoś. Już poszli. I przejdźmy sobie tu z powrotem na targ. To ładowanie też mnie denerwuje. Muszę cały czas czekać i czekać. Hej. Dobra.
O cholera, to jest 160 metrów stąd. Gdzie to było? Aha, to dalej tam jest, no dobra. Znaczy dalej. Dalej tam jest, wiadomo. Ale że spory kawałek, spróbujemy szybko tu. Dobra. Ci strażnicy są z powrotem. Dobra, już wiem jak to przechodzić, za każdym razem tu przechodzę, to tak samo mogę. Okej. I tu już raczej nikogo nie ma. To nie tędy. Nie tędy muszę pójść. W sumie to nawet nie pamiętam jak tam... Jak tam dojść. Chyba będę musiał przejść tamtędy, kurczę, będę musiał się wrócić. No tu nic nie ma. To się wrócę szybko. A nie wiem jak teraz przejdę w sumie. Tu jestem w cieniu, ale tu jest strażnik. It hurts. A ja muszę tam przejść. O, nie mam strzał już. Też dobrze by było, jakbym właśnie się wrócił, kupił sobie jakieś strzały. Jakby to zrobić teraz? Cholera. Może spróbuję coś, może to być głupie. O nie, nie udało się, chciałem przejść za nim. Nie! Cholera. Mogłem go powalić i po prostu uciec, ale pomyślałem nie, przejdę obok niego, go dotknąłem. Ale dobra, zwiałem im. Nawet mi nie zdążyli uderzyć. Wrócili już, czy nie? Sobie zeskoczę. No, ci mnie zobaczyli. Nie wiem, czy ich poinformują. Nie, oni tak biegają, bo... Nie wiedzą co się dzieje tak naprawdę. Co jest? Mam ich powalić czy co? Tylko ci się przejmują. Strażnicy jakoś się nie przejmują. Co oni chcą? Tym razem go po prostu powalę, bo zdradził mnie. Nie, puść go. Jeszcze raz sobie ucieknę i zrobię tą samą taktyką. Po prostu jak wrócą na stanowisko, to sobie przejdę obok. Teraz już nie będzie tego strażnika, to już... Już powinno być okej. Tylko ja mam nadzieję, że ja w dobrą stronę w ogóle idę. I że jakimś tu oknem nie mogłem przejść. Bo jest właśnie taka możliwość, że którędy mogłem. Nawet chyba tędy tu gdzieś. Ale dobra. Jak już tyle zrobiłem, to już sobie tamtędy przejdę. Czy tyle zrobiłem? W sumie nic nie zrobiłem, ale... Ale wiecie o co mi chodzi. No jak się on obróci? Dobra. I przechodzimy sobie przez tą szparkę.
Zobaczmy teraz. What are you doing out here? Waiting for a storm that'll wash all this away. Okej, tak. Już tu możemy dojść. Tu idą ci. We head down to the riverbank, follow it out past the city walls. And then what? Catch up with the nobles, test their charity. Well, they're going to need new servants, aren't they? Good find. That didn't seem to do anything. That's not the worst idea you've ever had. Dobra, przycisk nic nie zrobił. It's those Graven. Nieważne. They've overrun the city. Maybe Orion does exist. Fight back. Nie chce mi się tędy iść. Aha, tu mogę. Dobra. Nie chciałem tam otwierać zamka po prostu. Właśnie chciałem szybszą drogę. Aha, bo tędy też nie będę mógł przejść, no tak. To ja daleko nawet odeszłem od tego punktu. Ale nieważne, już tam prawie jesteśmy. I zaraz zobaczymy, co trzeba. O, tu strażnik nawet leży. To tak zostało. Myślałem, żeby był nowy z powrotem. A nie, bo to są strażnicy, bo ta rewolucja. Aha, o to chodzi. Myślałem, że to przeze mnie. Gdzie oni będą dalej szli? Tak. Nie, wracałem się. No to tyle. I... gdzie to było? Aha, bo tu jeszcze trzeba tutaj drabiną przejść. No dobra, no to już jesteśmy, już tutaj nic nie będzie po drodze. Tu mogę oddać tą krtań. Temu Ektorowi. Ale najpierw... gdzie to było? Tylko żebym do złego miejsca nie szedł. Nie... tędy, dobra. Tu będą ci strażnicy. Shit. That's my old patrol partner, bled out like a pig. Friggin' monsters. Always poking with me. Tu już nikogo nie będzie. Dobra. Jesteśmy z powrotem w tym miejscu, gdzie nie wiem co zrobić. Ale na pewno jest jakiś sposób. Tyle wiem. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, bo... w końcu się tu dostałem. I... no i co, i będę się... będę zamulał? Na jednym punkcie? Nie wiem, zobaczymy. Co trzeba było zrobić? Ukradnij te same Lady Christiny. Lady Christina zmarła na posępność, niech odpoczywa w pokoju. Rzecz tym, że kiedy oszalała, okryła swój testament, teraz jej dzieci zostaną zesłane do nadrzecza, albo jeszcze gorzej. Przeszukaj jej pokój u Leverwooda przy ulicy Baronów. Jeśli ocalimy jej rodzinę, od biedy dostaniemy spory procent. Dużo mi to nie dało. Czy w ogóle mi to nic nie dało? Pokazuje, że to jest tu punkt. Da się tu jakoś wejść? Nie. Ja sobie przycisnę. A nie, to jest dalej tu. No ale tu nic nie ma, nie ma, no nic po prostu tu nie ma. Świece są do gaszenia. Tyle. Nie wiem, no pokazuje, że to jest tu. O! Ale jaja. Ale to coś jest? Nie ma tu nic przecież. Jest! Jest!
przypadkowo klikałem spację, żeby tam próbować wejść, jak... Nie wiem, nieważne co robiłem. Ważne, że... A jest dokument od razu. Świetnie. No. Super. Mogę być zadowolony z tego. Nawet nie chciałem tu wejść, nawet nie wiedziałem, że tu można. A, to tak to było schowane. Ja wcześniej chyba tu próbowałem wejść. Tak, tu nie mogłem, a tu mogłem. No dobra. No to super, szybko mi to się zrobiło. Szybko to zrobiłem i teraz tak. Zobaczmy. No tak, no będę musiał zwrócić tą krtań. A to od razu możemy mu zwrócić, nie ma to problemu. Myślałem, że będę się nad tym głowił nie wiadomo ile. Udało mi się na szczęście. Jeszcze żeby mnie strażnicy nie zauważyli. Dobra. I oddamy, i mam nadzieję, że już ten Ektor nie da mi żadnych pobocznych misji. Jeżeli da, to po prostu na razie nie zrobię. Chyba, że jakieś łatwe albo fajne, coś ciekawego. Zobaczymy. Najpierw oddamy. Mam nadzieję, że będę mógł się za główną misję zabrać. O Jezus. Jak się z tego schodziło? O, dobra. Tak. Dobra, chodź. I będę mógł sobie strzały od razu kupić w sklepie. Czy u tego typka, sprzedawcy. Ah, you again. Always a pleasure. Here's the voice box. Your thief decided to pawn it before the watch hanged him for his trouble. At least the backstabbing pig got what he deserved. Thanks for cleaning up his mess. With this voice box, my metal man's about ready to wake up. It's only a matter of time. Go about your business, but don't forget your good friend Ektor. I'll need your help soon enough. Wkrótce. Dobra. Czyli nie potrzebujesz nic, ale zapytam. I need some time to think. Okay, stop by later if you'd like. My metal man isn't finished quite yet. Dobra, tu już patrzyłem, tu nic nie ma. Idziemy od razu. Możemy zacząć główną misję. Pójdziemy do zakątku Syren, szybko. W sumie tam misja... No to tak nam pokazuje na mapce, takie coś. Dobra, włączę sobie tą mapkę. Pójdziemy właśnie do tego zakątku Syren. Będę mógł sobie teraz pokupować jakieś rzeczy, jedzenie i... No, strzały, wszystko co potrzebuję. I możemy iść do tej łodzi. A ja sobie tędy przejdę. Nie wiem w sumie, czy to dużo mi da, ale tam byli strażnicy. Tędy pamiętam, że można przez okno przejść. Z jednej do drugiej strony. Czy mam nadzieję. Tak mi się wydawało. This is the young lady's townhouse. Reminds me of a birdcage somehow. Tu już nie ma tej, co tutaj ten spała. Nie wiem, coś, spała czy nie żyła, nawet nie pamiętam. Coś w tym stylu. Tu sobie możemy przejść, o. No. Wydaje mi się, że lepiej sobie przeszłem tędy. Teraz gdzie? Ci tu idą, tylko żeby mi tu na schody nie szli. Którędy to przejść? No nie wiem, znajdę jakieś przejście. W razie zobaczmy, gdzie oni idą. No nie, nie, nie. Tylko nie na schody. O. No oczywiście. Nie! Jezus. Nie chciałem tak. Co oni mnie tu widzą? Raczej nie. Dobra, idźcie tam sobie. Ja po prostu chcę przejść. A wyjdę tu. Co jest? Co on tam robił? Co za kurde? Lepszy ninja ode mnie.
O nie. No nie, oni na pewno tutaj. Na pewno w tym miejscu nie jestem bezpieczny. Może jednak, może jednak. Szybko. O, dobra. I którędy ja tu miałem iść? Tam? O, mam nawet sporo pieniędzy, może jakieś artefakty też pokupuję. Tędy nie mogę przejść, tu jest ten. Którędy to przejść? Aha, dobra, tu będę mógł. Chyba. Idźmy już stąd. No Jezus! Ile razy wpadnę dzisiaj w tych. Szybko! Mam nadzieję, że tu nie przeskoczą. Nie. Mam takiego skilla. Żeby przeskoczyć przez takie skrzynki. A tu znowuż będę musiał przechodzić obok tych strażników i pewnie znowuż wstał. Zobaczmy. Ci dalej mnie szukają? A, dopiero go teraz znaleźli, czy co? Aha. Dobra. Niby mnie szukają. Nie zobaczyli mnie. Okej, przeszłem sobie bez żadnych problemów. No. Już jesteśmy blisko zaczęcia głównej misji. Się cieszę, w końcu coś będzie się działo. Okej. Okay. Jeszcze niech się obróci właśnie. Jeszcze mamy kawałek. Jest tak. Jeżeli on tu idzie, to sobie tędy przejdziemy. Już mnie zaczynało właśnie nudzić cały czas chodzenie w tych samych miejscach. Przechodzenie stąd, z punktu A do punktu B. Żeby ukraść parę rzeczy. Bo takie właśnie głównie misje były poboczne. Wiem, że to jest FIF. I o to chodzi. Ale bez przesady. Ile można. Żebym tu nie spadł. Something's different about you. Wait, I've got it. You don't stink of sweat and piss. I just rolled with Polly Adler, the sweetest smelling dock frock in the skin market. I guess her perfume's still clinging to me. Lucky bastard. I've been waiting less for... No, jesteśmy. Jest ta łódź, ale najpierw tu. Something for all your nefarious needs. Okej, od razu kupujemy strzały, bo mi się ich super używa. Wodne kupię ze sznurem na 100%. Potrzebuję tempę. No i oczywiście maki jedzenie. Trochę kasy mi to jednak zeżarło. Ząbkowa w magazynie 2. Nie. Kupię jedną.
A w sumie jeszcze w magazynie została jedna, to wykupię je. Może się przydadzą. Teraz tak, mamy tu sprzęt i ulepszenia albo artefakty. Nie wiem, czy uzbieram na to przed końcem gry. Wydaje mi się, że to jest strasznie dużo. A może jakiś później łup zgarniemy. Ogromny czy coś w tym stylu. Zmniejsza hałas w trakcie chodzenia po głośnych powierzchniach. Obrażenia pałką to też nie chcę. Nieznacznie zmniejsza odnoszone obrażenia. Też nie potrzebuję. Obrażenia odstrzał. W sumie tych nie potrzebuję, to są wszystkie niby rzeczy, które by mi pomogły, jakbym miał je, ale za dużo kosztują, żeby je kupować. Wcale tak dużo jakoś nie pomogą. Jedyne, co bym mógł sobie kupić, to to. A na razie zobaczymy na artefakty. Zmniejsza cenę maku. No, to też nie potrzebuję. Zmniejsza cenę wyposażenia. No, zobaczmy, co to jest. Zwiększa ilość przynoszonego maku jedzenia o 2. Niby coś tam by pomogło, ale tyle to kosztuje, że... Po co mi? Osejzą pomieszczają, nie wydają odgłosu przy cofnieniu. Dobra. Tego nie potrzebuję. Kupię sobie wzmocnienie kaftana. Że jak mi ktoś przywali, to powinno być ok. Obrażenia pałką też nie chcę. Cenę wyposażenia. W sumie to sobie mogę kupić, jeżeli... Jeżeli to zmniejsza cenę wyposażenia wszystkiego, czy tylko... Aha. Tylko z tego, w sensie, że strzał. Myślałem, że może wszystkiego. No ale tak naprawdę nic innego nie potrzebuję. A to mi się sprzyda później. Tylko 25% niby. Postrzelam sobie właśnie ze strzał. I później wrócę, kupię sobie więcej. I już przynajmniej mnie będą kosztowały. A strzałami mi się zaczęło właśnie fajnie bawić. Are you hanging around? Mogę zacząć właśnie teraz główną misję. W końcu. Zobaczmy, gdzie nas to... Aha, dobra, rozdział 5. Opuszczeni. Tak, chcę zacząć. Nie wiem, czy tu do tego miejsca będziemy mogli wrócić, jak to łódką odpływamy. Ready to go? Now I remember why I don't like boats. Well, I hate swimming a whole lot more, so get in. Now, I'll take the oars. You row about as well as I can dance. Sure. The exercise will do you some good. To tyle. O, wygląda to ciekawie na ekranie czytującym. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie będziemy. Nie mam pojęcia tak naprawdę. So, what does Aaron have to do with Moira? Do you believe in ghosts? Huh? Spirits. You know, the dead coming back to haunt the living. Punish them. You think Aaron's haunting you? I don't know, perhaps. I remember a ritual, some kind of an explosion. Aaron died. I'll never forget it. And everything else is gone. Oh, come on, Garrett. I know you wouldn't have put that gal in harm's way. She'd have put herself there easy enough. Yeah.
There's an answer in here somewhere. I could feel it. This place has gone oddly quiet since there was a riot here. Some patients escaped. A few boats have come in. Nothing has come out. Garrett! I don't know what you expect to find in there, but be careful. Don't become a ghost yourself. I've been a ghost all my life. It's been a long time since this island had a good reputation. Will I really find you here? W końcu jesteśmy w piątym rozdziale. Cieszę się. Dotrzyj do zakładu dla obłąkanych. On już odpłynął? Zostawił nas? Dobra. Zobaczymy. Ciekawe to miejsce wygląda. W końcu tak jakby zaczęło coś się dziać. Czy dziać. Jeszcze nic się nie dzieje, ale będzie. Mam nadzieję. Co tu my znajdziemy? Jakieś duchy czy co? Ja nie rozumiem. Raczej strażników tu nie znajdziemy. Nie wiem, czy mam się czegoś bać? O, tam coś jest. Okej. Rozejrzyjmy się najpierw. Nie wiem, czy mi tu zaraz coś nie wyskoczy jakiegoś. Nie brzmi to za fajnie. Nie chcę tam iść. To naprawdę. O. W sumie to tyle, no ale... Lepsze to niż nic. O! No i mamy przedmiot. Jeszcze coś? Nie widziałem. Może przegapiłem, kurczę, jakieś rzeczy. W każdym razie nie lubię strasznych gier. Te drzwi się otworzyły? Okej. Seems someone's expecting me. No super. No nie, no ja się nie spodziewałem tego, thief. O! Jezus Maria. Is it the asylum that's haunted? Ja już tam, ja naprawdę tam nie chcę iść. Nie, nie. Ja naprawdę nie lubię strasznych gier. Ja się tutaj dużo razy wystraszę. Kurde, no dlaczego? No cóż, będę musiał sobie z tym jakoś poradzić. To mnie naprawdę wystraszyło. Ale już nie powinno być strasznych scen na razie, przynajmniej. Ale wiem, że jeszcze będą. Ciekawe, czy... Kurczę, czy to tylko jeden rozdział taki będzie, czy ile? Bo mam nadzieję, że nie do końca gry. Naprawdę bym nie chciał. Nie ma. Nawet nie będę biegał po tym budynku, będę sobie powoli chodził i patrzył. Nie no, słychać jak tu coś chodzi.
Wiedziałem, że Thief to jest właśnie gra ze spirytami, duchami i w tym podobne, ale nie myślałem, że to będzie aż tak. Już się parę razy w tej grze przestraszyłem. Nic tu za bardzo nie ma. No, trzeba sprawdzać wszystko, no. Nie chcę przegapić jakichś artefaktów. Mogę tam iść albo tu. W razie tutaj to zostawię. Boję się, że będzie właśnie zaraz kolejna scena, gdzie gdzieś się obrócę i nagle ktoś jest za mną, czy... Wiem, że to nie może mnie zabić, ale... Dobra. Gdzie ta piłka poleciała? Jest jedzenie. Ale ja tam nie będę schodził na razie. Za bardzo nie chcę się na razie gadać, bo po prostu czekam na ten moment. O, nie starczało, okej. Okay. To są schody? O Jezus. Nie, tu będzie git. O, dobra. Nie ma nawet tu do przeszukania, to nie muszę się bawić, żeby iść dalej. Tylko, aha, zobaczmy sobie. No właśnie, kradnij wszystkie łupy, dobrze zauważyłem, fabuła. Zabicia lub ogłuszenia wrogów 12. Jednak tu będą jacyś. Nie odnieś obrażeń. Pozostań niezauważony. Dostań się na oddział kobiet. Jacy tu wrogowie będą? Czy ja z duchami będę się bił, czy co? Tak naprawdę to nie chcę. Tu jest jedzenie. Można tam wejść? Nie wiem, czy można, czy nie. Ale bym tam wszedł. Znaczy, na pewno może. No ale widocznie nie ten. No niby mogę. O. Tak to wygląda. Zostawmy to na razie. Też jakiś puchar za tym jest. Nie wiem, którędy najpierw pójść. Tyle tutaj. Można w tą stronę albo w tamtą. Ale zbierzemy co się da. Na pewno wszystkich łupów nie skradnę. A jeszcze to. Dobra. Po co to jest, to nie wiem. Na razie zostawmy to. Przejdę się z powrotem tu do góry. Super.
No, jest jedzenie. Bo tamto nie muszę iść. W którym to było? A. Spoko. Przyda się. These are the Baron's locks. What's so important to potrzebny klucz. Looks like I need to have myself committed. Voluntarily, of course. Przejdźmy sobie. Wyjdźmy sobie. Tam nic nie było. Tu nie mogę, tu nie mogę. Czyli chyba jednak w dobrym kierunku idę. Ale zeskoczę tu sobie, po prostu z ciekawości. Nie wiem, czy to za wysoko? Nie. Dobra. Na szczęście nie. No okej. Mieliśmy tu raczej przyjść, więc... Bardzo jakieś schowane miejsce. Tyle? Wydawało mi się, że widziałem trochę więcej. No, tam coś jest. A, unikat. Spoko. Teraz jak stąd wyjść? Aha, normalnie ten. Przejść tędy się nie da. No dobra. I teraz gdzie my chcemy iść? Klucz potrzebujemy znaleźć. Tam. No dobra, to chyba będę musiał tędy z powrotem. Mogę? Tu już byłem chyba. Może jednak nie? Tego nie otworzyłem, czy co? No widocznie nie. Tam mogę pójść. Tu mogę pójść. To mogę przekręcić. Ale na razie zostawię. I zejdę tu w dół. Cała ze sznurem, czyli pewnie już druga. Będę potrzebował tutaj gdzieś ją użyć, czy coś w tym stylu? Historia, wolę nie czytać. Miejsce wygląda tak samo jak u góry. Szkoda, że nie ma jakiegoś skilla, żeby widzieć, co jest w szafce. Żebym nie musiał otwierać pięć różnych szuflad i zdobyć jedną rzecz. Strasznie właśnie to zamula. O Jezus. Co to się stało? Myślałem, że będą jacyś tu wrogowie.
ale w sumie to dobrze, bo nie chcę, żeby byli. Boże, szczur mnie przestraszył. Ale coś czuję, że właśnie się zbliżam. Jeżeli są tu wrogowie, to właśnie się na nich zbliżam. Nie. Co to było? Dobra, idźmy. Cóż, jeżeli coś będzie, to będzie. Myślałem o nagraniu jakichś właśnie gier takich strasznych, no ale już chyba zmieniłem zdanie. Nie mogę. Nie lubię tego. No zarąbiście. No i co mam zrobić? No, pójdziemy. Dobra, nie mam się czego bać, bo wiem, że tam jest. Dobra. Nie mogę. Tak mi zostawił prezenty? Dobra. Zamknijmy. No, okej. Szuka teraz swoich tych. Wejdźmy tam jeszcze raz. Nie wiem, zobaczmy. Nie. No ale teraz go nie ma. Tylko żeby gdzie indziej nie był. Na pewno się za mną drzwi jakieś zamkną zaraz. Aha, tu jest do schowania się. No super. Dobra. Muszę przestać pieprzyć. Nie jest to takie straszne. Nie. Najpierw sobie może zobaczymy. W każdym są, no co mam? Muszę tam wejść. Nieważne co mnie czeka. Nic nie było na szczęście. Nie, nie chcę się z nim zamykać tutaj w środku. Co robisz? Chcę po prostu popatrzeć przez tą dziurkę tak z ciekawości. Chyba go nie ma. Wiesz nic. Zobaczmy tu. A, jakiś dokument. Ważne, że to nie jest przejście dalej. Ups. Nawet to mnie nie przestraszyło. What was hidden must be uncovered, no? Myślałem, że kogoś słyszę. Mam nadzieję, że to do siebie.
jakieś przejście jest. Okej, okej. Skrytka, o. Przeczytam sobie. Znalazłem dziś skrytkę zostawioną przez kogoś podobnego do mnie znalazłem. W niej miedziaki stare jak samo miasto oraz dziwny obraz. Myślimy podobnie, no więc na pewno zostawił coś jeszcze. Czasem w ścianach słyszę hałasy i dźwięki przypominające bicie mojego serca. Muszę je zdobyć. Zdobędę je wkrótce. Sporo mamy tych dokumentów. Myślałem, że jakąś skrytkę nam podpowie, czy coś w tym stylu. Ale raczej nie. Chyba, że to była podpowiedź. No, jest klucz. W takim miejscu schowany? No nie. Super. Czy ta winda mnie może stąd zabrać? Ja naprawdę nie... Co to było? To powietrze ucieka ciepłe, czy co? O. To jakieś powietrze ciepłe ucieka. Można tam do góry się dostać? Może być tam coś ciekawego. Zaraz zobaczymy. My kind of patient. If you got hold of this key, send a thief to catch a thief. Jakby mi ktoś na początku powiedział, że będą takie właśnie... Będzie taki moment w tej grze, to bym... nie ruszał. Nie no, bez przesady, ale... Gra jest ogólnie zarąbista. Jedyne co to... że przymula strasznie. Z takim właśnie... zabieraniem z szafek. No, ale w sumie mogę przyznać, że jest to trochę lepsze. Ta misja jest trochę lepsza od tych pobocznych misji. Trochę adrenaliny mi dodała i w ogóle czuję się bardziej tak, że gram, że coś robię. Nie wiem, gdzie ten duch przeszedł. Duch. Bo to duch, nie? Ja tu nie byłem? Dobra, nie będzie go tu raczej. Jak wejdę. A się przekonamy. O, tu coś strasznego zobaczę. Było tego wcześniej. Tu wolę nie patrzeć. Dobra, widzę. Nie widziałem tego wcześniej. Dobrze, że ta dziurka była. Kurde, cholera. Mam dosyć. Po co i po co? No i...
co mi to robią. Chciałbym tam wiedzieć, czy mogę się tam dostać. Wejdę tu sobie. Nie, to jest tylko przejście do tego. Dobra. Raczej wszystko już stąd zabrałem. Może coś tam przegapiłem, ale... ale to mnie nie obchodzi tak naprawdę. Muszę iść tam z powrotem. Mam po prostu nadzieję, że to jest... krótki... krótki rozdział, krótka misja. Nie wiem. Teraz muszę tu przejść. Jak? Aha, no tak. No i właśnie to zabieranie cały czas. To jest kolejny ten do przekręcenia. Tyle? Dobra, przekręćmy. No właśnie. Przeszły mi ciarki jak... No nie, dobra. Muszę się z nim... No oczywiście nie ma go! Zniknął jednak. Chciałem się upewnić, ale... Perhaps there are some kind of medical records that could tell me more. Tam gościu sobie stoi. No nie wiem, no dobra, no cóż. Przynajmniej mi nic nie robią. Ale kolejny... Co to tak światło świeci? Nie wiem. Co ona chce ode mnie? Nie, szybko! Nie ma jej. Kolejny dokument, dobra. Szybko chcę teraz przejść, nawet nie chcę mi się patrzeć tam, czy ktoś jest. Po prostu wybijam z buta. Jeżeli ktoś będzie, to przyjmę to na klatę. O! Nie będę tego nawet komentował. Mhm. No i tyle. I po co to było? Wiedziałem, że będzie właśnie taki moment. Co za... Nowa mapa. To była nowa mapa? Super. Cieszę się, że ją odkryłem. Kurde... Naprawdę, po co to było? O. Nie wiem co, nie wiem gdzie.
Czy ja chcę tam iść? Nie wygląda to. Wygląda to coś w stylu... Chodź, wejdźcie do... Wejdźcie tu. Nic się wam nie stanie. W sumie mi. Tylko jestem ja sam. Szkoda, że nie gram w to w co-op czy coś w tym stylu. I could have told them you were trouble, but what did you do? Show me. Przejdź do skrzydła centrum terapeutycznego. Musi to być taki duży budynek. Może przerwę na razie tu odcinek, bo już długo nagrywam. I kontynuuję w kolejnym odcinku, bo już sporo czasu nagrywam. W każdym bądź razie... nie wiem ile ta misja zajmie, więc chciałbym po prostu kontynuować kolejnym. A ten odcinek pewnie już trwa około godziny. Nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.